Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię przydrożnych drzew. Dnia 11 września 2012 roku złożyłem zapytanie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przydrożne drzewa. No, dostałem odpowiedź, wiele tabelek, wykresów, statystyk, ile osób w naszym kraju ginie najeżdżając na drzewa, a jest to prawie 1000 osób każdego roku. I dowiedziałem się między innymi, że w tym roku ministerstwo zanotowało spadek. 77 mniej osób w naszym kraju zginęło poprzez najechanie na drzewa. Ale temat wydawać by się mogło prosty, nie jest taki prosty dla ministerstwa i ministrów. Minister poinformował mnie, ponadto informuję, że zgodnie z artykułem 4 punkt 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, zieleń przydrożna jest to roślinność umieszczona w pasie drogowym mająca na celu w szczególności, Wysoka Izbo, w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepieniem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego. No nie wiem, chyba drzewa rosną na asfalcie. Analizując to zdanie, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem. No, nie jedno drzewo przy drodze, no to jest stojący pień. I nie wiem, w jaki sposób te drzewa mają zabezpieczać przed nawiewaniem śniegu. Rozumiem, krzewy, drzewa iglaste, niskie. Ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. No z tą drugą częścią tego zdania bym się zgodził. Idźmy dalej. Zgodnie z paragrafem 52 ustęp 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu. To skąd te ofiary śmiertelne? Nie wiem, może drzewa się poruszają jak władcy pierścieni? W myśl natomiast paragrafu 53 ustęp 3 odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3 metry. Szanowni Państwo, no to nie wiem, nie rozumiem. To albo są ustawy, przepisy i się je stosuje, wprowadza w życie, albo się nie stosuje i w dalszym ciągu sadzi się, jak to widzimy przy wielu drogach, młode drzewa. Oczywiście ja nie jestem tutaj przeciwnikiem nasadzania nowych drzew, jest to potrzebne. Idźmy dalej tokiem rozumowania ministra, bardzo, bardzo, no nie powiem, że dla mnie przenikliwego. Jednocześnie należy pamiętać, iż większość dróg, jak również drzew, była budowana i sadzona kilkadziesiąt lat temu. No, oczywista oczywistość, można byłoby rzec. Wówczas natężenie ruchu drogowego było znacznie mniejsze, w tym samym budowane wtedy drogi miały inne parametry techniczne, a sposób rozmieszczenia wzdłuż nich drzew był dostosowany do mniejszego ruchu. No, to pozostawiam zdanie bez komentarza. Następnie dalej minister pisze, zgodnie z artykułem 86 ustęp 1 punkt 5 ustawy o ochronie przyrody w przypadku drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, nie pobiera się opłat za ich usunięcie. Jednakże ocena, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i czy faktycznie dane drzewo zagraża, należy tylko i wyłącznie do organu zezwalającego na usunięcie danego drzewa. Idąc tokiem rozumowania pana ministra, rozumiem, że drzewa są wycinane te, na które nieszczęśliwie wpadnie polski obywatel. Czyli dopiero nie będzie zagrożenia na polskich drogach poprzez rosnące drzewa w momencie, kiedy na każdym drzewie ktoś się rozbije. No to jest rozumowanie pana ministra. Dalej, szanowni państwo, należy ponadto pamiętać, iż interesem publicznym jest zarówno wycięcie drzew, jak ich zachowanie. No nie rozumiem. Czyli można powiedzieć, że interesem jest ratowanie życia obywateli polskich, a zarazem interesem jest to, że giną. No, analizując w ten sposób to zdanie. I ostatnie zdanie, szanowni państwo. Usunięcie drzew może bowiem wywołać skutek odwrotny i tym samym prowadzić do rozwijania większych prędkości, utrudnienia kierowcom obserwacji, kształtowania drogi, skłaniania do podejmowania ryzykownych manewrów,
prowadzić do bezpośredniego oddziaływania słońca na nieocienione drogi, roztapiania się asfaltu i tworzenia się kolein, a także do utrudniania widoczności na silnie nasłonecznionej drodze. No naprawdę, nie będę się zajmować dalej psychoanalizą tutaj zaprezentowanej odpowiedzi pana ministra, ale mam wrażenie, analizując tą odpowiedź na moją interpelację, już kończę, panie marszałku, jako ostatni to już nie będę mocno przeciągać czasu, iż odpowiada się, aby odpowiedzieć. Troszeczkę statystyk, jakiegoś takiego bełkotu pisanego. I mam wrażenie, że ministrowie nawet nie zastanawiają się, czy ktoś to czyta, czy nie czyta ze zrozumieniem. Odpowiedziane, sztuka. Analizując tą odpowiedź na moją interpelację, no, doszedłem do wniosku, że chyba ktoś w ministerstwie ma przeciąg w głowie, dosłownie przeciąg w głowie. I jestem zdania, że interpelacje co do niektórych ministrów trzeba chyba składać w formie obrazkowej. W zapytaniu moim dokładnie pytałem o różne kwestie. Chciałem otrzymać konkretną odpowiedź, a nie wykluczające się wzajemnie odpowiedzi. I tak jak wcześniej na temat jednej z moich interpelacji, tak i dzisiaj chciałbym przekazać panu ministrowi zdjęcie. To jest na trasie Lublin-Chełm, drzewo, obok krzyż, nagrobek. Niestety osoby, która zginęła w tym miejscu. I szanowni państwo, można tutaj przeanalizować kilka kwestii. Jest drzewo, na którym no, na pewno nie mniej jak 3 metry od pasa drogi. Rów, który no, nie jest takim zagrożeniem jak drzewo. Drzewo oznaczone do ścięcia, bo jest już zniszczone. Oczywiście przycięte na takiej wysokości, że na pewno nie powoduje blokowania, nawiewania śniegu z pól. Ale co dalej? Możemy tutaj zobaczyć w tle rozwiniętą siatkę, która ma zabezpieczać przed nawiewaniem śniegu. Czyli reasumując, mam takie pytanie, no, można powiedzieć retoryczne do pana ministra. To po co ta siatka, jeśli w interpelacji twierdzi, że drzewa zabezpieczają przed nawiewaniem śniegu? Chyba lepiej jakiś zasadzić żywopłot, to wtedy jeśli ktoś wpadnie na ten żywopłot, to przeżyje, a nie będzie ofiar śmiertelnych. Można byłoby mówić godziną na temat tej kwestii. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że można byłoby ściąć drzewa, przekazać to biednym osobom, sprzedać, zasadzić drzewa na wielu nieużytkach. Ostatnio znajomi architekci krajobrazu bardzo się na mnie pogniewali, powiedzieli: człowieku, ty chcesz wycinać drzewa? Ja mówię: rozumiem zabytkowe aleje prowadzące do majątków ziemskich, do dworów, piękne kasztanowce, lipy. Tutaj nie ma dyskusji. Konserwator przyrody powinien to chronić. Natomiast w wielu miejscach te drzewa stoją. Wyjeżdżając z Hrubieszowa do Chełma, co miesiąc pojawia się nowy krzyż. Pisałem do pani prezydent. Ona mówi, że nie może wycinać, ale wycinają drzewa, które już dalej nie rosną, a drzewa nie rosną dalej, bo ktoś na nie wpada. No i to trzeba czekać, aż każde drzewo będzie jakby zniszczone przez obywatela naszego kraju. Kończąc, panie marszałku, zwracam się z prośbą, aby to zdjęcie przekazać panu ministrowi transportu, budownictwa i gospodarki wodnej, tak żeby postawił sobie na biurku albo powiesił sobie na ścianie, żeby to zdjęcie pobudzało jego umysł, tak żeby mógł wprowadzać zmiany w życie, tak żeby nasi obywatele nie ginęli na naszych drogach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli pan poseł zwraca się, żeby przekazać panu ministrowi to zdjęcie, tak? Jak najbardziej, będę wdzięczny. Może to podziała. Dobrze, panie obraz, proszę. Obraz, mężczyźni są wzrokowcami, także myślę, że to postaramy może się przekazać, rzeczywiście wiernie pan opisał widok ze zdjęcia. Rzeczywiście, ale informuję pana posła, że istnieje regulaminowa możliwość ponowienia interpelacji, jeżeli odpowiedź ministra jest niesatysfakcjonująca. Tak, proszę. Panie marszałku, mam taką zasadę, że kontynuuję swoje interpelacje. Jeśli składam jedną interpelację, jest odpowiedź niesatysfakcjonująca, a składam drugą, trzecią. Na razie mam na przykład trzy interpelacje w jednej kwestii i temat drążę, aż temat wyjaśnię. Tak samo będzie w tym przypadku, ale myślę, że forma obrazkowa w niektórych przypadkach będzie
szybsza i będzie przemawiać ministrowi, no może szybciej do umysłu. No rzeczywiście, jest całkiem interesująca forma. Dziękuję panu posłowi. Dziękuję.